Dzień dobry, cześć. Szczęść Boże, moi drodzy. Ja mam na imię Michał, to jest moja śliczna żona Karolina. Prowadzimy kanał, którym dzielimy się wiarą w Boga i takiego przeżywamy, jak go doświadczamy. I tematy są związane właśnie z Nim. A dzisiaj chcemy poruszyć temat Halloween, który był wczoraj. Halloween to są z jednej strony zabawy dla dzieci, śmieszne przebrania, tak, piękne, potworne wydrążone. Przebrania. Dla innych potworne, dla innych śmieszne. Dynie, tak, wszechobecne tutaj w każdej kawiarni z wydrążonymi tak wzorkami. A z drugiej strony jest to też... Jest to pierwsze święto lucyferyczne. Sataniści w tym czasie składają ofiary z dzieci. Też są orgie seksualne, często wygrywany jest Najświętszy Sakrament. Jest to świętokradztwo, jeśli chodzi o Pana Jezusa w Najświętszej Hostii. Sataniści wiedzą, że tam jest Bóg i to go wyczuwają, że to ich skłania do tego, aby go wykradali, aby go deptali, profanowali, opluwali. I też promują te święto, nawet czy to w bajkach, czy w bajkach się też to często po prostu pojawia. Mam taką sytuację, jak moja siostrzenica oglądała bajki, a w pewnym momencie wyskoczyło, że Halloween to jest najważniejsze święto w roku. Dla satanistów rzeczywiście to jest najważniejsze święto roku. Mała bajka Walta Disneya. Walta Disneya, tak. Więc mają takie po prostu postrzeżenie, że osoby, które wyśmiewają śmierć, a potem trywializują, gdzie uswajają małe dzieci, które nie mają świadomości jeszcze odbierania dobra i piękna, to zniekształca ich psychi, zniekształca ich umysł, szczególnie kiedy mają na twarzach jakieś potworne maski. Tak, bo to też może tak być, że te rzeczy są niepotrzebnie, patujemy czymś strasznym, tak, strasznymi obrazami na umysły małych dzieci. Tak? Dla osoby wierzącej, dla katolika, który jest praktykującą, której zależy na wiarze, to może zgubić wiarę. To jest pogańskie i pochodzi to z kultów pogańskich i symbolizuje śmierć, symbolizuje to złe duchy, więc osoba, która rzeczywiście wierzy w Boga, wierzy w Jezusa, nie powinna pozwalać na to, żeby w jej życiu i aby jej bliski, żeby te rzeczy się pojawiały. A teraz wyjaśnimy, ale też dlaczego. Od strony psychologicznej. Jestem psychologiem dziecięcym, więc tutaj też te różne straszne obrazy, one czasami zapadają w pamięć dzieciom, traumatyzują i są jakimś źródłem lęków. Oczywiście nie w przypadku każdego dziecka, wiadomo, ale zdarza się. Zdarzało mi się mieć takie dzieci w gabinecie, które były przestraszone jakimiś bajkami na przykład. A teraz zaczniemy od fragmentów Pisma Świętego. Tak. I zaczniemy od Ewangelii według Świętego Marka. Potem przybyli do brzegu, do krainy Gerazeńczyków. Kiedy wychodził z łodzi, nagle wybiegł mu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on w grobach i nikt nie mógł go już związać, nawet za pomocą łańcucha. Wiele razy wiązano go bowiem powrozami i łańcuchami, ale rozrywał łańcuchy i zrzucał z siebie powrozy i nikt nie był w stanie go poskromić. Całymi nocami, dniami przebywał w grobach i na górach, krzyczał i uderzał w siebie kamieniami. Widząc Jezusa, z daleka przybiegł i oddał mu pokłon. Krzyczał donośnym głosem: co mam z Tobą wspólnego, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie. I mówił mu bowiem: duchu nieczysty, wyjdź z tego człowieka. Zapytał go: jak ci na imię? Odpowiedział: na imię mi Legion, bo nas jest wielu. I prosił go usilnie, aby ich nie wypędzał z tej krainy. A pasła się tam na zboczu góry wielka trzoda świń. Błagały go duchy nieczyste: pośl nas w te świnie, abyśmy mogli w nie wejść. I zgodził się. Wtedy duchy nieczyste opuściły człowieka i weszły w świnie. A trzoda licząca około 2000 sztuk ruszyła po urwistym zboczu w dół do jeziora i utonęła w jeziorze. Ci, którzy paśli świnie, uciekli i opowiedzieli o tym w mieście i po wioskach. Ludzie przyszli więc zobaczyć, co się stało. Kiedy przybyli do Jezusa, zobaczyli, że opętany, który miał w sobie legion, siedzi w ubraniu i jest przy zdrowych zmysłach, i ogarnął ich lęk. Wtedy naoczni świadkowie opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach.
Zaczęli go więc błagać, aby odszedł z ich krainy. Kiedy wsiadł do łodzi, ten, który był opętany, prosił go, aby mógł przy nim zostać. Lecz on się nie zgodził. Powiedział do niego: wracaj do domu, do swoich i opowiadaj im, co Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował. Odszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu o tym, co Jezus dla niego uczynił. A wszyscy się dziwili. Moi drodzy, jestem człowiekiem, który kiedyś był związany z złymi siłami, więc wiem, jak to się działo, ale też poprzez to, że należą do środowiska rockowo-metalowego i studiując w Olsztynie, miałem takie sytuacje, że pamiętam taką sytuację, kiedyś byłem w takim klubie i znam taką jedną z tych dziewczyn i słucham takiej wypowiedzi. Wiedziałem, że ona ma coś związane z satanizmem i pamiętam, że jestem sobie w toalecie tam i słyszę ją, jak rozmawia jeszcze z chłopakiem, mówię, że teraz, czy dasz nam dwóm radę? Oczywiście chodziło to po prostu o takie prewencje seksualne i tam w środowisku satanistycznym było dużo takich ludzi, którzy byli bardzo mocno zamoczeni właśnie w nieczystości, w takiej, no, w takiej perfezji, że i to mi się to bardzo bezpośrednio to z tym bezpośrednio też kojarzy. Też to, że przez to, że sam podpisałem kiedyś pakt ze złym duchem i potem Pan Jezus mi uwalniał poprzez posługę egzortysty i przez modlitwę innych, to doświadczyłem tego, jak to bardzo mocno uderza też w umysł i też to spowodowało, że kilka razy przebiłem się przez wydział psychiatryczny i tam spotykałem bardzo dużo osób, które były zniewolone i które miały bardzo ogromne lęki. Pamiętam też taką sytuację jednego z moich przyjaciół, który do tej pory poprzez wchodzenie praktyki jakiegoś różnego rodzaju okultystyczne ma bardzo dużo w sobie lęku. Tak, czyli to, na co warto zwrócić uwagę, że właśnie w szpitalach psychiatrycznych mogą być ludzie, którzy tak naprawdę mają problemy duchowe. To nie znaczy, że też znowu, że wszyscy, ale jakaś część tych osób, które są zdiagnozowane na przykład jako osoby ze schizofrenią, ale nie tylko, tak? Różne osoby, które mają lęki. To też podłoże, no, to może być też tak naprawdę pomieszane i psychologiczno-duchowe, tak? Bo to zły duch też wpływa na naszą psychikę. Też pamiętam takiego kolegę, który wchodził w OB wychodzenie z ciała i też potem miał problemy bardzo mocno też psychiczne. I innego kolegę, który zaczął wyznawać bóstwa takie pogańskie Polan i słyszał po prostu dużo głosów. No i to też można po prostu zadać sobie pytanie, na co te osoby się po prostu pootwierały. Tak samo jak Halloween otwiera na pogaństwo i otwiera na rzeczywistość duchową, która nie chodzi od Jezusa, tylko pozwala tym dzieciom wciągnąć coś z tego złego, to zły duch, mając tylko taki malutki obszar, może wejść w życie tego człowieka, bo zły duch nie zna żartu. Pan Bóg szanuje naszą wolę, szanuje naszą wolę. Idzie do tego człowieka, który jak tutaj widać w tej krainie, żeby go uratować, żeby przywrócić go do zmysłów, a demony do niego wołają, to od nas chcesz, Jezusie. Więc warto mieć to świadomość, że jeśli my otwieramy się w jakiś sposób na zło, jakikolwiek dajemy jakąś małą furtkę, to szatan wie, że ma mało czasu, to na pewno do naszego życia przejdzie. Ja wiem, że jak mnie odrzuciła dziewczyna, miałem 16 lat, zakochałem się w niej bardzo, to zwróciłem się do złego ducha, żeby mi pomóc w samobójstwie. I wtedy Pan Bóg też o mnie bezpośrednio walczył. Powiedział: Michał, ludzie Ciebie kochają. A ja chciałem to po prostu zrobić. I gdyby nie właśnie chyba nie takie doświadczenie tego, że Pan Bóg o mnie walczy i też jak moi bliscy się za mnie chyba modlili, moja babcia czy inne osoby, to pewnie takiego doświadczenia bym mógł nie mieć. I wtedy mnie Pan Bóg uratował. A dzisiaj jak patrzę na liczbę samobójstw ostatnio, tutaj też patrzę na liczbę samobójstw, które się dokonują, to jest to często pochodzi po prostu od złego ducha. Człowiek otwiera się na grzech, otwiera się na zło, a potem to zło doprowadza nas do pozbycia naszego życia. Nie? Bo oczywiście zawody miłosne to też jest kilka procent, ale też konflikty rodzinne, tak? A tutaj to podłoże duchowe może się przenikać tak naprawdę. I też warto po prostu na to spojrzeć, że małe dzieci dzisiaj są karmione bardzo dużo agresji. Myślę, że jeśli człowiek kocha swoje dziecko, jak on swojego syna, to na przykład nie pozwolił, żeby bajki były przesłane tak bardzo mocno okultyzmem czy przemocą, bo to jednak to dziecko jest takimi tak, strasznymi obrazami. Bo przecież to wchłania, tak samo nie wiem, jak ten, że to dziecko wybiera maskę, która jest jakby z horroru. Ja ten, jako dorosła osoba,
wiem, w jaki sposób takie filmy na mnie działają, to jak to małe dziecko, które jest dużo bardziej wrażliwe, które jeszcze jest, nie jest ukształcone, musi to sobie przeżywać. A dla mnie też jest takie, a to już mój prywatny pogląd, takie oswajanie z brzydotą też. A wiadomo, że on jest najbardziej brzydki. Teraz przynajmniej jeszcze kolejny fragment. Tak, teraz będzie z której Ewangelii, Michał? Do przodu, to będzie z Marka. Do przodu, to kolejna, też będzie z Marka fragment o uzdrowieniu epileptyka. Kiedy wrócili do pozostałych uczniów, ujrzeli wokół nich wielki tłum i nauczycieli pisma, którzy dyskutowali z nimi. Zaraz też, gdy ludzie go zobaczyli, pełni podziwu, biegli do niego i pozdrawiali go, a on ich zapytał: o czym dyskutujecie z nimi? Wtedy powiedział do niego jakiś człowiek z tłumu: nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie mojego syna, którego opętał duch niemy. Ten, gdziekolwiek go pochwyci, rzuca nim to tu, to tam. A on ma wtedy pełno śliny w ustach, zgrzyta zębami i sztywnieje. Prosiłem twoich uczniów, ale nie byli w stanie go wyrzucić. Jezus im odpowiedział: o niewierzący ludzie, jak długo mam być jeszcze z wami? Jak długo będę musiał was znosić? Przyprowadźcie go do mnie. I przyprowadzili go do niego. Gdy tylko duch zobaczył Jezusa, szarpnął gwałtownie chłopcem, a on upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. Jezus zapytał jego ojca: od jak dawna mu się to zdarza? Ten odpowiedział: od dzieciństwa. Często wrzucał go w ogień lub w wodę, aby go zabić, lecz jeśli możesz coś uczynić, zlituj się nad nami i pomóż nam. Jezus powiedział do niego: jeśli możesz, dla wierzącego wszystko jest możliwe. Natychmiast ojciec chłopca krzyknął: wierzę, uzdrów mnie z mojej niewiary. Jezus, widząc, że tłum się gromadzi, rozkazał stanowczo duchowi nieczystemu: duchu niemy i głuchy, nakazuję ci, wyjdź z niego i już nigdy więcej do niego nie wracaj. I wyszedł z niego wśród wrzasków i gwałtownych konwulsji. Chłopiec wyglądał jak nieżywy, dlatego wielu mówiło, że umarł. Jezus zaś ujął go za rękę i podniósł, a on wstał. Kiedy wychodził do domu, jego uczniowie pytali go na osobności: dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? Powiedział im: ducha tego rodzaju nie można wyrzucić inaczej, jak tylko modlitwą. Widzimy też jeszcze, tłumaczymy w 1604, że jeszcze postęp. Jak pamiętam, to jest taką sytuację w Zolszczyna, była mieszkała taka para też ludzi, którzy słuchali muzyki satanistycznej. Ta dziewczyna chorowała na... Miała problemy ze skórą, miała łuszczycę. W księdze podróżnego prawa jest to, że jak człowiek umie pierwsze przekazanie, to może mieć właśnie problem właśnie ze skórą, wiele chorób, które pochodzi od złego ducha. Jeśli my łamiemy przekazania, to co duch usiłuje, przenosi nam choroby, przenosi nam nieszczęścia. Pamiętam, że potem ta dziewczyna, ta para, która mieszkała, wynajmieliśmy takie mieszkanie. I pamiętam, że ona potem po prostu też go zdradzała. Więc też tak wydaje mi się, że człowiek, który odchodzi od Boga, odchodzi od Jezusa, to ma potem bardzo duży problem, żeby do Niego wrócić i nie rozumie, że wiele chorób, wiele nieszczęść, które ma w swoim życiu, to właśnie spowodowane wpuszczeniem demona do swojego życia właśnie poprzez grzech, a wszystkim przez grzech łamanie pierwszego przekazania. Tak, to jest napisane w Księdze Powtórzonego Prawa, że łamanie przykazań Bożych sprowadza na nas przekleństwo. Może to jest też szerszy temat, przekleństwo, tak? Też nie należy tego rozumieć w taki sposób, że tutaj Pan Bóg czyha na nas, żeby nas przekląć, rzucić na nas jakąś klątwę, tylko że to człowiek sam na siebie sprowadza te nieszczęścia, właśnie łamiąc to przymierze z Panem Bogiem. Tak, to wiadomo, że jeśli ktoś stoi na bloku czy na balkonie, jak skoczy, to się zabije. Tak samo jest z przekazaniami. Jeśli je łamie, to duchowo może się po prostu rozbić, może siebie zniszczyć. Jeśli przestrzegam przykazań, to pozostaję w przyjaźni z Panem Bogiem, a Pan Bóg nam błogosławi. Tu też warto zwrócić uwagę, że jeśli ja pozwolę mojemu dziecku oglądać rzeczy, które są przeciwko Bożemu przykazaniom, to to dziecko może zostać zniewolone, może zostać opętane przez złe siły. Pamiętam, kiedyś mi kolega opowiadał historię osoby, której rodzice pozwalali czytać książki, które były zawarte z magią. I ta córeczka potrafiła powiedzieć, żeby na przykład mamie naczynia wyleciały z ręki i one wylatywały.
I dopiero to się zakończyło, kiedy rodzice wyrzekli się w konfesjonale i przeprosili Boga za grzech, za zaniedbanie względem własnych dzieci. Myślę, że warto patrzeć, jakie treści nasze dzieci czytają, oglądają i co robią. I tutaj też dopowiedzenie, że to też nie działa tak zero-jedynkowo, że każdy, kto przeczyta książkę, w której będzie trochę o magii, jak na przykład Harry Potter, to że to od razu musi się skończyć jakimś opętaniem. Wcale tak nie musi być. Ja sama zresztą jako dziecko przeczytałam wszystkie serie Harry'ego Pottera i wydaje mi się, że nic złego mi się nie stało. Jakkolwiek na pewno też byłam dzieckiem, które chodziło do spowiedzi na Eucharystię razem z rodzicami. Być może to było jakąś To było twoją tarczą. ochroną, tak? Ale też nie, Pytanie, co się dzieje, gdy takiej tarczy w postaci sakramentów nie ma. Wtedy na pewno to ryzyko może być większe, że tutaj może to pójść w jakąś złą stronę. w kolejnym fragmencie mamy, jak kobieta zostaje związana przez złe duchy. To będzie do przodu jeszcze jeden fragment. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Uzdrowienie kobiety w szabat. W szabat Jezus nauczał w jednej z synagog. Była tam kobieta, która od 18 lat chorowała. Była pochylona i nie mogła się wyprostować. Jezus zobaczył ją, przywołał i powiedział: Kobieto, jesteś uwolniona od swojej dolegliwości. I położył na nią ręce. Natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Ale przełożony synagogi, oburzony, że Jezus uzdrowił w szabat, mówił do ludu: Jest 6 dni, kiedy należy pracować. Przychodźcie więc w te dni, aby się leczyć, a nie w szabat. Pan mu odpowiedział: Obłudnicy, czy nie w szabat każdy z was odwiązuje swego wołu lub osła od żłobu i wyprowadza go i poi? A tej córki Abrahama, którą szatan więził od 18 lat, czy nie należało uwolnić od tych więzów w szabat? Kiedy to mówił, wszyscy jego przeciwnicy zawstydzili się, a cały lud radował się ze wszystkich wspaniałych czynów, jakich dokonywał. Ja pamiętam jedną rzecz, że ja jak byłem dzieckiem, wróżyła mi ciocia, a potem wchodziłem coraz bardziej, szatan coraz bardziej poprzez rzeczy, które dopuściłem do swojego życia, związywał mnie. I to się tyczy każdego człowieka. Jeśli ja pozwolę mu wejść w moje życie, to ja mogę nie widzieć nawet, czy tak jak moja żona przeczyta sobie Harry'ego Pottera, co się stało, tylko po drugiej stronie moja żona zobaczy, czy to się stało, czy też nie, bo to Pan Bóg wie, to się stało, czy też nie, albo czego się nie stało. To jest ważne, bo my tego nie dostrzegamy. My rzeczywistości duchowej nie widzimy, a zły duch jest o dużo bardziej przebiegły i inteligentniejszy od nas. I nam się wydaje, że na czymś panujemy, a naprawdę na niczym nie panujemy w tej rzeczywistości duchowej. Jeśli się oddalamy od Boga i nie patrzymy, i On nas nie chroni, to zły duch będzie chciał nas związać jak najpierw pajęczynką, a potem przedłuży się jak wielkie łańcuchy, tak jak ten facet, który był w tych grobach i był związany łańcuchami, a te łańcuchy rwał. Ta pani była pochylona. Ja pamiętam, że jak wszedłem w taki okres praktyki związany z samouzdrawianiem, to potem te demony atakowały moje ciało i mnie wykręcały, kiedy zacząłem wracać do Boga. A tego nawet nie wiedziałem, że to się do mnie poprzyklejało, że to na mnie powchodziło, że to niosło taki wielki ciężar na mnie. Ja tego nie wiedziałem, ja tego nawet nie rozumiałem, ale kiedy zacząłem się wracać do Boga, to dopiero dostrzegłem, jaka to jest potężna walka. Mam też takich swoich przyjaciół, którzy wchodzili w takie podobne rzeczy. I też, kiedy zaczęli wracać do Boga, doświadczyli, jak bardzo mocno demon nie chce od nich odejść, jak bardzo o nich walczy. A jak tego doświadczali? Na przykład moja przyjaciółka Asia, psy przychodziły, takie wściekłe psy podchodziły do domu i wiele osób to widziało. To były demony, które wyły, szczekały, robiły inne rzeczy. Inni moi znajomi ze wspólnoty Ale to też trzeba zobaczyć oczami duchowymi, tak? Bo duchowymi, wiele tak. osób może powiedzieć, Że to no tylko po psy. prostu to były psy. Inni znajomi, którzy mieli taką sytuację, że demon atakowały ich dziecko. Wybrali najsłabszy punkt. I to było ich dziecko. Oni widzieli, że z tym dzieckiem dzieje się nie tak po ich nawróceniu. I ono było jakieś bardzo mocno uderzone. Albo inni znajomi, którzy żyli na kociołapie, ich tata się za ich mojego kolegi rodzeństwo, ich brat żył na kociołapę. Ich ojciec się za nich za nich pomodlił. Usłyszeli pukanie drzwi, otworzył ten chłopak drzwi, a tam stał demon. I się bardzo szybko pobrali, oni to opowiadają tę historię. Oni wcale nie zamierzali się pobrać, na przykład.
Tylko żyli w takim grzechu. Oczywiście możecie w to nie nie wierzyć. Wierzyć, tak. To macie prawo w to nie wierzyć. Inny mój przyjaciel, który miał się ożenić, też praktycznie chodzi do spowiedzi, żył ze swoją byłą narzeczoną w grzechu ciężkim. Oczywiście ze sobą współżyli. Ja oferowałem, prosiłem wielu osób samodzielnie, miałem być na tym weselu. W pewnym momencie zaczęły chodzić te demony na ich klacą. Doświadczył, że demony... Pociele, że czuł, że widział demony, które po nim chodzą. I się nawrócił. To małżeństwo się rozpadło, założył inne małżeństwo. I teraz jest to Boże małżeństwo. Więc to też człowiek tego nie rozumie, ale rzeczywistość bezpośrednio jest. Ale to też może wystarczy spojrzeć na to, czy są w naszym małżeństwie kłótnie. Jeśli są kłótnie, jeśli są walki, to wiadomo, że to jest rzeczywistość, wkładanie przez złe duchy w nasze głowy myśli, na przykład, że moja żona jest głupia, zła, albo oskarżająca względem mojej żony, albo kiedy moja żona miała złe myśli względem mnie. Demon bazuje na naszych zranieniach, ale też bazuje na naszych myślach. I on potrafi kłócić małżonków, którzy się nie oddają i którzy się nie modlą. Tak, ja miałam ostatnio taką sytuację, że bardzo łatwo wpadłam w gniew jednego dnia, drugiego. I już zarówno ja wiedziałam, jak i Michał mówił mi, Karolina, musisz iść do spowiedzi, bo rzeczywiście już gdzieś tam no, za dużo było takiego mojego otwarcia się na zło, tak? I to zło zaczynało przeważać, tak? W moim życiu. I więc miejmy na świadomość, że szatan nas walczy. Jeśli w naszym domu nie ma pokoju, nie ma miłości, to znaczy, że w jakiś sposób wyprosiliśmy Boga, a w miejsce Boga przed demon. Na przykład demon podziału. Przeczytam wam ostatni fragment. To będzie z... Tak. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wiara kobiety kananejskiej. Jezus odszedł stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu. Pewna kobieta kananejska, która pochodziła z tych stron, wyszła mu naprzeciw i głośno wołała: Zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida. Zły duch bardzo dręczy moją córkę. Ale on nie odezwał się do niej ani słowem. Uczniowie podeszli do niego i prosili: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. On odpowiedział: Przecież zostałem posłany tylko do owiec, które zginęły z domu Izraela. Ona jednak podeszła, pokłoniła się i prosiła: Panie, pomóż mi. Lecz on odpowiedział: Nie wypada zabierać chleba dzieciom i rzucać go szczeniętom. Ona zaś rzekła: Tak, Panie, ale i szczenięta zjadają resztki, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus powiedział: Kobieto, wielka jest Twoja wiara. Niech więc się stanie tak, jak chcesz. I w tej samej chwili jej córka została uzdrowiona. Jest w innym fragmencie odręczeń. Powiem jedną rzecz. Jeśli chcemy być wolni, jeśli mamy jakieś walki, nawet jeśli mamy jakieś depresje, smutki, czy atakują nas jakieś myśli, które nas oskarżają, potępiają, możemy mieć świadomość tego, że może to pochodzić od złego. I też jeśli w naszej rodzinie się źle dzieje, to powinniśmy się zwrócić do jednej osoby, która jest w stanie nas w tych wszystkich fragmentach jest pokazana, to jest Jezus. Tylko Jezus jest w stanie nas uwolnić od szatana, tylko Jezus jest w stanie nas uzdrowić, jest nas w stanie uwolnić, jest w stanie powstrzymać księcia tej ciemności i władcę tego świata od działania w naszych życiach, w naszym życiu czy życiu naszej rodziny. Jeśli mamy kryzys rodziny, jeśli rodzina się wali, to jedynym fundamentem, który jest w stanie ochronić tę rodzinę, to jest Jezus, to jest skała i fundament. Jeśli ja się do Niego zwrócę, zawołam do Niego, żeby mnie uratował, to On przyjdzie i mnie uratuje. Jeśli się nie zacznę modlić do Niego, nie zacznę się do Niego wołać: Maranata, przyjdź Panie Jezu, przemień moją rodzinę, przemień mnie, uwolnij, uzdrów, to demon zrobi ze mną to, co chce. Bo on jest ode mnie dużo silniejszy, jest dużo ode mnie mądrzejszy, jest dużo bardziej ode mnie przebiegły. I po drugie, ma ode mną władzę, jeśli żyje w grzechu śmiertelnym. Ale on ma władzę, uważa mnie wtedy za swoją własną. Jeśli żyjesz w grzechu śmiertelnym, to jesteś jego niewolnikiem, jesteś niewolnikiem szatana. I on chce cię zabrać tylko do piekła i do potępienia i samozniszczenia ciebie i twoich bliskich. A Jezus jest naszym Panem i Wybawicielem i do Niego możemy się zwrócić w każdej, nawet najbardziej opłakanej, tragicznej sytuacji, zniewoleniu, czy też opętaniu, w chorobie, czy bezsilności, bez niemocy. Tak, w naszych grzechach, w codzienności, w jakichś grzechach, od których się nie możemy uwolnić latami, Jezus może przyjść, nawet nie... On ma moc przyjść, tak? Jeśli widzicie, że wasze dzieci są smutne, jakieś dziwne się rzeczy dzieją,
to zastanówcie się, czy w jakiś sposób nie wpuściliście, czy nie pomogliście im wpuścić demonów w ich życie. Pomódlcie się razem jako małżeństwo, jako rodzice za swoje dziecko, bo moc modlitwy rodziców też jest bardzo dobrze znana. I przywołujcie imienia Jezus, bo w tym imieniu jest zbawienie, jest uwolnienie, jest moc do tego, aby nastąpiła przemiana tego dziecka, uzdrowienie, czy waszych bliskich, czy waszych rodziców, czy waszych przyjaciół, czy waszych znajomych. Przywołujcie imienia Jezus. A zobaczycie, że będą się działy cuda w waszym życiu i że to, co was przygniata, co was przytłacza, odejdzie od waszego życia. Może nie za pierwszym razem, nie za drugim, bo Pan Bóg nie jest wróżką magiczną, tylko to poprzez nasze nawrócenie i żywą Ani też relację nie z jest Nim, maszynką do nie spełniających ma życzeń. życzeń, tylko że przez żywą relację z Nim, z Jezusem, stanie się przemiana waszego życia i nastąpi radość i pokój zapanuje w waszych sercach i waszym domu. Tak Tego wam Wam życzymy, życzymy. tak. I sobie. Zostańcie z Bogiem. Pa. Pa, pa.